W centralnej lidze juniorów, jak zawsze, cała masa bramek. W trzeciej kolejce mieliśmy kilka bardzo jednostronnych spotkań, a zdecydowanie najbardziej jednostronny był mecz w Lubinie. Zagłębie niespodziewanie gładko poradziło sobie z Pogonią Szczecin, dla której ten mecz zostanie w pamięci w rubryce Trauma. Do przerwy było 2-0, a prawdziwy worek z bramkami otworzył się w drugiej połowie. Końcowy wynik 7-0. Bohaterem meczu Daniel Dudziński, który popisał się efektownym trafieniem z rzutu wolnego i hat-trickiem, a dwa gole od siebie dołożył też Dawid Hans. Kolejne 3 punkty dopisała sobie Legia, która tym razem zapunktowała na terenie Beniaminka z Łodzi. Bramkarza UKS-u jako pierwszy pokonał Macenko, a w dalszych minutach dwa gole dołożył Jakub Kwiatkowski. To, co Legii po raz pierwszy się nie udało, to zachowanie czystego kąta. Choć było blisko, bo dopiero w czasie doliczonym z rzutu karnego na 1-3 strzelił Prochownik. Wysokim zwycięstwem swój mecz zakończyła też Arka, choć w Gdyni gole padały dopiero w drugiej połowie. Swoją cegiełkę do takiego rozstrzygnięcia dołożyła jednak również defensywa Jagiellonii Białystok. Gol na 2-0 to samobój Jakuba Kozłowskiego, natomiast trzecie trafienie dla Arki zostało gospodarzom sprezentowane przez obrońcę oraz bramkarza. Jagiellonia, która wcześniej rozbiła Lechię i Hutnika, teraz sama została rozbita 0-4. Dużo emocji było natomiast w Kielcach, na terenie mistrza Polski. W starciu ze Skolą Warszawia prowadzenie koronie dał Szymon Płocica, ale po 5 minutach wyrównał Kamil Odolak. W drugiej połowie padły jeszcze 3 gole. Najpierw dla gości trafił Kamil Swikszcz, potem po dośrodkowaniu z rzutu wolnego wyrównał Maksymilian Kiełb. Ostatnie słowo należało jednak do Keleczukwu, który sprawił, że Escola drugi sezon z rzędu wygrała na stadionie w Kielcach. Górnik Zabrze i Krakowia sezon zaczęły od 2 porażek, a w starciu 2 rozdrażnionych ekip lepiej odnalazł się zespół Górnika. Gol Lukoszka do przerwy, a po zmianie stron trafienie Matykiewicza i lob Kołodziejczyka. Pierwsze punkty trafiają do Górnika, a Krakowia wciąż z zerem na koncie. Widzowie kanału Łączy Nas Piłka mogli w ten weekend obejrzeć mecz pełen emocji, choć po 6-6 w meczu Śląska z Lechią poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. W meczu Wisły z Lechem do przerwy było 2-0 dla gości po trafieniach Damiana Kołtańskiego i Adriana Ratajczyka. Po zmianie stron do roboty zabrała się natomiast Wisła, a konkretnie Sławomir Chmiel oraz rezerwowy Wiktor Szywacz. Straty przez Wisłę odrobione, a dla obu drużyn ten wynik 2-2 to pierwszy remis w sezonie. Strzelecki popis Kacpra Głowieńkowskiego miał natomiast miejsce w Krakowie, konkretnie na stadionie Hutnika. O tym, że Głowieńkowski w Krakowie czuje się znakomicie, przekonaliśmy się już w pierwszej kolejce, gdy wbił hat-tricka w wyjazdowym meczu z Wisłą, a teraz ten swój dorobek jeszcze poprawił. 5 goli autorstwa Głowieńkowskiego. Hutnik odpowiedział 2 trafieniami Alana Piskorza. Niekwestionowany bohater tego spotkania po 3 kolejkach ma na swoim koncie już 10 trafień. 38 goli w 8 meczach tej kolejki. W najlepszym stylu swoje mecze wygrały Zagłębie i Arka. Uwagę zwraca też pierwsza porażka mistrza Polski, Korony. W fotelu lidera do spółki Legia i Zagłębie, jedyne drużyny z kompletem punktów. 7 oczek na koncie Śląska i Lecha. W strefie spadkowej Gwarek, Krakowia, UKS SMS i Hutnik. Z tych 4 drużyn tylko Gwarek ma na koncie punkt. A w czwartej kolejce na kanale Łączy Nas Piłka transmisja z bezsprzecznego hitu. Legia kontra Zagłębie, czyli dwie drużyny przewodzące tabeli. Do zobaczenia w piątek o godzinie 11:50.